Komentarz dnia. Nie tylko do posłuchania, ale też do zobaczenia na 1 radio.pl I w studiu Henryk Szurubasz. Dzień dobry. Dzień dobry. I goście Marek Kacprzak z Wirtualnej Polski. Dzień dobry. To ja. A w krakowskim studiu polskiego radia Marcin Makowski do Rzeczy. Dzień dobry. Zaczynamy oczywiście od wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Spotyka się dzisiaj z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Obaj politycy podpiszą porozumienie na podstawie którego do Polski przyjadą kolejni amerykańscy żołnierze. Władze Stanów Zjednoczonych planują pokazowy przelot dwóch samolotów myśliwskich F-35 nad Białym Domem podczas tej wizyty. No i jest to rzecz niebywała w każdym razie bardzo rzadko się zdarza. To może świadczyć też pośrednio o, o randze tejże wizyty. Panów panu zdanie? Albo o tym, że jak już sprzedawać swój sprzęt, to z przytupem. Że tak jak idziemy gdzieś do sklepu, który, gdzie kupujemy Ferrari, to też nas witają z szampanem. I, I w ogóle się temu wtedy nie należy dziwić. No bo to nie byle co kupujemy, czy chcemy kupić? Nie byle no, co to... i nie, nie za małe pieniądze. 90 milionów dolarów średnio. Marcin Makowski. Taki myśliwiec plus oczywiście uzbrojenie w sposób przemyślany, trzymane wnętrze samolotu, żeby nie tracił tych zdolności stealth, czyli, czyli obniżonej wykrywalności radarowej. No, jeżeli chodzi o takie myśliwce wielozadaniowe, jednoosobowe, to najlepszy sprzęt na świecie. Do innych zadań lepszy może być tylko F-22 Raptor. No więc mówimy o myśliwcu również piątej generacji o czymś co jest w polu walki XXI wieku bronią właściwie nieskuteczną jeżeli chodzi o powietrze bo to również broń jeżeli chodzi o, o cybernetykę o jakieś impulsy elektromagnetyczne ten samolot teoretycznie ma być nawet na takie zagrożenia odporny i na polu walki daje jakąś tam szansę zdobycia przewagi regionalnej w powietrzu no więc oczywiście jedziemy tam na zakupy z bardzo pokaźnie wypchanym portfelem nie dziwię się że Amerykanie taki szał odstawiają ale też nie dla każdego to robią. To nie jest też tak, że każdy, kto przychodzi na zakupy... No właśnie, ostatnio w powiedzieli, w Ameryki, że Turcji nie ma sprzedadzą taki, już tego rodzaju samolotów. To ma taką zgodę, albo, albo taki anturaż wokół tego jest zbudowany. To po prostu układa się w pewien ciąg przyczynowo-skutkowy e, tej wizyty. Mam, mam nadzieję, że z konkluzją, e, no taką mniej więcej, jak, jak tu pan zaczął, czyli relokacją żołnierzy, ale jeszcze z kilka innych rzeczy, do których pewnie przejdziemy, bo spodziewam się, że to nie tylko o żołnierzach będzie wizyta, a jeszcze z kilka bardzo Ciekawych punktów w, w agendzie, według mojej wiedzy. Na przykład? No, na przykład. Kwestie wizowe, pierwsza rzecz. A właśnie też się z... o to, ale to już pod koniec tej Druga części rzecz. rozmowy o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych Kwestie zapytać. Zmiany ale... technologicznej i leków mm -hmm. Huawei w Europie, no i taka, która według mojej wiedzy może być najważniejsza, ale nadal jeszcze się zastanawiam, czy się wydarzy tym razem. Czyli dyskusja o energetyce jądrowej w Polsce i transfer technologiczny, to może być jedna z najważniejszych długofalowo decyzji. tego, Tej właśnie wizyty Mam, mam duże, takie przekonanie do, dosyć, dosyć mocne, że, że to będzie jeden z punktów rozmów. Znaczy wygląda na to, że Donald Merek Trump tak, że Donald Trump ewidentnie bardzo potrzebuje dobrych zdjęć, że w Europie ktoś go szanuje, że w Europie ktoś się z nim liczy, że w Europie ma prawdziwego sojusznika do tych wszystkich rzeczy, o których m, pan redaktor mówił. E, i no zaraz, to... zaraz, ale Wielka no, Brytania akurat nie liczy się ze Stanami Zjednoczonymi. Niemcy nie liczą się ze Stanami... Nami Zjednoczonymi, Francja. Mówię o tych Najważniejszych graczach w Europie. Być może liczą się ze Stanami Zjednoczonymi, tylko nie wiem, czy liczą się z Donaldem Trumpem. I... Ale to jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Nie, no jasne, tylko że, że generalnie mówimy o tym, że wszyscy wiemy doskonale, że polityka jest oprócz tej twardej polityki grą pozorów i grą symboli. I te symbole dla Donalda Trumpa są równie ważne jak w tej chwili dla Andrzeja Dudy. Jeden i drugi kończy swoją powoli. Kadencje I rozpoczyna się walka o przedłużenie. I takie gesty, takie symbole, takie zdjęcia, i takie kontrakty nie są bez znaczenia, bo to są rzeczy, które można pokazać jako konkrety w kończących się kadencjach. I to też trzeba o tym, o tym oczywiście no pamiętać. Tak, ale to nie tylko o gesty chodzi, chociaż one są istotne w polityce czy w przekazie politycznym. Natomiast w tym przypadku, na przykład, jeśli chodzi o zwiększenie obecności amerykańskich żołnierzy. Chodzi o nasze bezpieczeństwo, po prostu. Nie, to, to, to co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że im więcej że amerykańskich żołnierzy w Polsce, tym lepiej. Pytanie tylko, czy cena, którą za to płacimy, jest adekwatna? Czy generalnie daliśmy się trochę ograć, czy nie przelicytowaliśmy tej ceny? No bo tak właściwie. Nie bardzo już mieliśmy z kim tę, tę negocjację prowadzić. No, siłą rzeczy chcemy wyrosnąć na kraj, który jest trochę niezależny od partnerów europejskich. No i właściwie Stany Zjednoczone mają tego absolutną świadomość, dlatego podbijanie ceny ma tutaj z punktu widzenia Amerykanów jak najbardziej sens, bo to jest moment, kiedy można wylicytować naprawdę bardzo dużo. No, Drodą polskiej tak, dyplomacji jest będę. udowodnienie, że również Ameryka nas potrzebuje w tym regionie. I tutaj jest sprawdzian, ogromny sprawdzian dojrzałości polskiej dyplomacji, na ile będzie umiała amerykańskim sojusznikom yy, to przekazać. Ponieważ no, ostatnio taki raport, raport yy, think tanku yy, amerykańskiej instytucji CSBA, to taki think tank wojskowy założony przez byłych księgowych Pentagonu, no właśnie pokazywał, jak można to robić. Można mówić Amerykanom, że jeżeli oni wycofają swoje zaangażowanie w Pośrodkowo-wschodniej, również militarne, a na przykład wybuchnie jakiś regionalny konflikt z ich udziałem, załóżmy na Morzu Południowochińskim z Chinami, bo tam jest dosyć gorąco od dłuższego czasu, no to wtedy Rosjanie wykorzystają tę okazję prawdopodobnie i za, za pomocą faktów dokonanych, tak jak to obserwowaliśmy na Ukrainie i na Krymie, mogą zająć część państw bałtyckich albo z obwodu kaliningradzkiego przesmyk suwacki. I jeżeli Ameryka do tego dopuści i nie będzie umiała yy, zabezpieczyć tego rejonu, no to, a, no to Rosjanie prawdopodobnie już się z niego nie wycofają, tylko będą chcieli. Negocjować na jakich warunkach tutaj zostaną. No i to też długofalowego politycznie Amerykanom może się opłacać, żeby być tu na tyle z pokaźnymi siłami, żeby odstraszyć ewentualnego przeciwnika i o to się toczy gra i mam nadzieję i mam wrażenie, że tym planem maksimum, który może się potwierdzić podczas wizyty Donalda Trumpa we wrześniu w Polsce, jeżeli do niej dojdzie, wszystko to wskazuje, no to decyzja o relokacji stałego dowództwa dywizji pod Poznaniem i to by było już takie no, bardzo po poważne, poważna deklaracja, że Amerykanie widzą też również swój interes. Tym, żeby tutaj być. No tak, ale to, co się dzisiaj zdarzy w Białym domu, to jest też sukces i polskiej dyplomacji, polskich wysiłków do tego, żeby Stany Zjednoczone no, poważniej zaangażowały się również militarnie w tym rejonie Europy. Co hmm. panowie o tym sądzą? To jest sukces polskiej dyplomacji w tym sensie, że mamy, de, mamy wizytę, która, jeżeli te wszystkie przewidywania się potwierdzą i wszystkie umowy zostaną podpisane, no to będzie chyba, hmm, według mojej wiedzy, najbardziej owocna ze wszystkich dotychczasowych wizyt prezydentów Polski w Stanach Zjednoczonych w Białym Domu. No to jest już rzecz, która się wpisuje w annały historii. Natomiast oczywiście nie możemy być naiwni. To jest też tak, że Amerykanie, a właściwie Donald Trump i jego administracja, zaprosili Andrzeja Dudę na tą wizytę do Białego Domu. Dzisiaj, ponieważ on w planie pierwotnie swojej wizyty do Stanów Zjednoczonych tego Białego Domu nie miał, to może pokazywać, że z jednej strony jesteśmy no, w tej już wyższej liczbie sojuszników, ale z drugiej strony, że też po prostu chce się nas oczarować. No właśnie dlatego, że jak zaczęliśmy, jedziemy tutaj coś konkretnego przywieźć z powrotem. E, no, musimy po prostu jako dyplomacja zachować, y, zachować chłodną głowę, bo tutaj nie można się dać oczarować Amerykanów. Tak, ta, ta chłodna Trzeba głowa jest jak najbardziej bardziej jest potrzebna, bo skoro Foreigner Policy dzisiaj napisał taki tekst, który zatytułował, że do Stanów Zjednoczonych jedzie ego, Andrzeja Dudy, to Amerykanie też doskonale czują, jak polskiej administracji, polskiej dyplomacji czy polskiej politykom te gesty, te sukcesy są potrzebne. I to być może jest dokładnie wykorzystywanie tego, co my potrzebujemy. No tak, Ale I... jestem ciekaw, kto przebije ego prezydenta Donalda Trumpa. No. Tym będzie absolutnie bardzo bardzo trudno, ale skoro już mówimy o tych zaangażowaniach się po różnych stronach, to warto zauważyć, że dzisiaj Rosja, która jest wymieniana przy okazji tych zbrojeń militarnych, wchodzi do gry w nowy obszar. Dlatego, że to Rosja zaproponowała Huaweiowi właśnie pomoc technologiczną i możliwość pracowania na ich systemach. To oznacza, że ta wojna zbrojeniowa, którą my w tej chwili obserwujemy, zaczyna mieć też nowy rozdział, jaką jest wojna handlowa. No właśnie. Pan Marcin Makowski wspomniał o tym, że być może też będzie dyskutowany problem 5G i w tym kontekście również i firmy Huawei, prawda? No wszystko na to wskazuje. To jest gra no, z perspektywy amerykańskiej bardziej polityczna, bo chyba tam jakiś naprawdę nieznaczny ułamek rynku amerykańskiej telefonii komórkowej Huawei zagospodarował, a jeżeli chodzi o infrastrukturę telekomunikacyjną, bo o to idzie gra, no to właściwie w ogóle jest nieobecny w Stanach Zjednoczonych, ale szuka takich rynków wschodzących, Jednym z nich kluczowym dzisiaj dla Chin w naszym regionie e, świata i Europy jest właśnie Polska. Polska, która wchodzi w tą technologię w tej chwili, te, te, jeżeli chodzi o testy przepustowości, w ogóle możliwości infrastrukturalne. W Wielkiej Brytanii już to po części działa, na przykład w Londynie. No więc jest rynek 40-milionowy do zagospodarowania. Chiny kuszą, a z perspektywy Polski musimy umieć grać no, banały, banalne, banalne stwierdzenie na dwóch fortepianach, również gospodarczo-dyplomatycznie, bo to nie jest wcale takie oczywiste. Chce, że Jasne, tylko że trzeba też o Huawei. tym pamiętać, trzeba przy okazji pamiętać, że tutaj gra nie chodzi tylko i wyłącznie o same komórki, czy, czy, czy same urządzenie Huawei, bo na nie, to nie, nawet wiadomo. Google zwróciło uwagę, że jeżeli faktycznie ta wojna nie zostanie zastopowana w ten czy inny sposób, to Chiny, które mają potężne moce przerobowe i technologiczne, naprawdę mogą zacząć budować własne systemy, które bardzo mocno, chociażby w Europie, mogą podkopać potęgę Google'a, czy inne e, amerykańskie e, technologie. Tylko niestety problem polega na tym, że jest trzech dostawców globalnych technologii 5G, infrastruktury telekomunikacyjnej takiej powiedzmy dzisiaj w, w użytku. To jest Nokia, to jest Ericsson, no i właśnie Huawei chiński. Jeżeli okaże się, że Chińczyków tutaj nie przyjmiemy, a oni są najbardziej konkurencyjni, jeżeli chodzi o cenę, no to pytanie, czy będzie polskich dostawców tych usług stać na przykład na droższe, ale bezpieczniejsze rozwiązania Nokia. Zresztą one też, te firmy przychodzą Dzisiaj perturbacje, bo wielu informatyków pracuje z Chin. Też im muszą zdawać mniej wrażliwe fragmenty kodu do programowania, i też powoli transferują swoją technologię do Europy albo Ameryki. No temat rzeka. Właśnie, ale jeszcze o tym będziemy wielokrotnie mówić i dyskutować na ten temat. Jeszcze ostatnie pytanie dotyczące kwestii wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Czy pojawi się kwestia zniesienia wiz do USA? Znowu po raz Oczywiście, kolejny? Oczywiście, że się pojawi. I znowu będziemy otwór? dokładnie w tym samym Aha. momencie, jak spełnimy wszystkie warunki. I co tutaj nie ma się co czarować, ani oszukiwać, że tutaj w jakikolwiek sposób inny zostanie kwestia wiz załatwiona. No ciekaw jestem, bo oczywiście formalnie jest to trudne, żeby zrobić coś ponad to zagwarantowanie, ale są jakieś takie, z tego co słyszałem, furtki, że przy naprawdę bardzo nieznacznej różnicy tych odmów pomiędzy tym programem Visa Waiver, a tym, ile będziemy mieć, mo może być jakaś specjalna procedura przewidziana, żeby jak, jak to w jednej z komedii barej było na drogą awansu e, Polskę e, wciągnąć do tego programu. No, ponoć takie rozmowy trwają, ale raczej bym się spodziewał czegoś bardziej w stylu gestu symbolicznego niż przy. Kolejny temat. Rzecznik Praw Dziecka pyta Ministerstwo Edukacji o to czy zamierza wprowadzić do szkół obowiązkową edukację seksualną. Mikołaj Pawlak mówił dzisiaj, że takie rozwiązanie zasugerował mu Rzecznik Praw Obywatelskich, którego prosił o wsparcie w walce z przyjętą w Warszawie kartę społeczności LGBT, a Rzecznik Praw Dziecka mówił, że takie rozwiązanie nie może zostać wprowadzone. Czy znaczy, mam wrażenie, że zostały pomylone dwa pojęcia? Bo czym innym jest edukacja seksualna? Czym innym jest karta LGBT? I o ile karta LGBT niektórych może w ten czy w inny sposób razić, lub mogą mówić wprost, że to godzi w ich prawo do wychowywania dzieci w tym czy w, innym, w ten czy w inny sposób, tak edukacja seksualna być powinna, tylko być powinna na bardzo wysokim poziomie i na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Niestety obawiam się, że w tej chwili wprowadzanie tak po prostu edukacji seksualnej, bez dobrze przygotowanej kadry, nie seksu edukatorów, tylko kadry, no, skończy się po prostu jednym wielkim skandalem i, i, i to wylewanie dziecka z kąpielą. Marcin Makowski? No, zgadzam się, że oczywiście mówimy o, o tym, jak bardzo szerokie są te pojęcia i co się w nich zawiera, a nie o samej potrzebie takiej edukacji. Ona już zresztą od lat jest ja jeszcze jako pierwszy rocznik, który miał gimnazjum, potem, yy, potem to skrócone liceum, no też w takim trybie edukacyjnym byłem, w którym było przygotowanie do życia w rodzinie, no, inaczej mówiąc edukacja seksualna, więc niech ilnowi subsole, ale. No diabeł tutaj tkwi w szczegółach. Właśnie, jeżeli to będą edukatorzy, którzy będą jakieś mieć inklinacje ideologiczne, a nie, a nie naprawdę dobrze wykształcone merytorycznie, bo przecież to jest w dużej mierze biologia i psychologia, czyli nauki, które można jakoś weryfikować. Wykształcone kadra, no to znowu będzie problem i kolejna dyskusja o no, postpolityczna w dużej mierze, która zagospodaruje naszą uwagę w, w okresie no, końcówki kampanii parlamentarnej. No, mam nadzieję, że uda się tego uniknąć i edukacja Uf, będzie edukacją, a ideologia komentatorów też zajmuje sprawa Marka Falenty. Dzisiaj Gazeta Wyborcza publikuje list falenty do Jarosława Kaczyńskiego. Cały. Jeśli chodzi o ten list, to wpłynął do biura Prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Listowi nie nadano dalszego biegu, tak informuje Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. No i. Gazety i komentatorzy też podkreślają, że biznesmen pisał w nim, że liczył, że jego sprawa zostanie załatwiona z urzędu, właściwie nie ma żadnych podstaw zdaniem Anity Czerwińskiej rzeczniczki PiSu, by odnosić się do jego kuriozalnej treści. O ile zgadzam się z panią rzecznik, że Prawo i Sprawiedliwość nie musi się odnosić do listu, tak uważam, że sama sprawa takiego listu powinna zostać przekazana prokuraturze, bo tam są ewidentne elementy szantażu i Takich rzeczy nie powinno się zostawiać. Chociaż dla mnie ciekawsze jest to, kto, skoro już wiemy, że to jest prawda, kto z Prawa i Sprawiedliwości przekazał list Gazecie Wyborczej. I, i jaki miał w tym cel, że Gazeta Wyborcza akurat jest tym, tą gazetą, która ma jako pierwsza informację, że taki list do prezesa Jeszcze Prawa i Sprawiedliwości dotarł. Marcin Makowski, to już na zakończenie. No, oczywiście taki list nie może spotkać się z odpowiedzią, bo na szantaż się nie odpowiada. Natomiast powinien się spotkać z konsekwencjami, z reakcją państwa. PiS, jeżeli gdy ta afera się zaczynała, taśmowa e, obiecywała, że wyjaśni ją do cna, bo tym się różni państwo teoretyczne od działającego, że takie afery wyjaśnia, no to jest kolejna jej odnoga. Społeczeństwo zasługuje na to, żeby w końcu już przestać żyć taśmami i tym, co się wykopuje na polityków, tylko żyć bieżącą polityką. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. To też jest sprawdzian skuteczności. Obecnego rządu. Marek Kastrzak, Wirtualna Polska i Marcin Makowski. Do rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.